kroczymy śladami Izaaka Boschewisa Singera i miastami takimi jak Biłgoraj, Leoncin, Radzymin, w których mieszkał, ale też do których powracał na kartach swoich książek. No ale oczywiście Warszawa była dla niego najważniejsza. Mówi się nawet, że właśnie dzięki Warszawie otrzymał literacką Nagrodę Nobla. To Warszawę opisywał w wielu, wielu swoich powieściach. Tęsknił za klimatem przedwojennej żydowskiej ulicy, za tymi zaułkami, za kamarkami, za ludźmi, za kulturą międzywojnie. Jest jednym z największych i największych cmentarzy żydowskich na świecie, jednym z najbardziej znanych ze względu na to, jak znaczne osoby są tutaj pochowane. Jest to miejsce pielgrzymkowe hasydów przez wzgląd na fakt, iż znajdują się tutaj ohele cadyków ze Słonimia. Ze względu na fakt, że są tutaj też pochowani absolwenci szkoły rabinów, reprezentanci środowisk ortodoksyjnych, asymilatorskich. Ja mieszkam w Warszawie prawie 20 lat. Jestem implantem, słoikiem, jak to nazwać. Jakkolwiek to nazwać. I przyjechała do mnie na 4 dni przyjaciółka z Gdańska, która zarezerwowała nam właśnie ten spacer po cmentarzu. I dzięki temu ja pod światłym przewodnictwem odbędę tę wycieczkę i czegoś naprawdę na miejscu się dowiem. Można mieszkać 20 lat w Krakowie i nie być na Wawelu, można mieszkać 20 lat w Warszawie i wiedzieć niewiele, chociaż ja się akurat tymi rzeczami interesuję, o historii Żydów warszawskich. Żydzi warszawscy to jest strasznie wielki kawał historii Warszawy. Jest to miejsce warte odwiedzenia ze względu na to, że poprzez oglądanie nagrobków i ich rozmaite formy możemy poznawać bogactwo, też przez ten pryzmat poznawać bogactwo życia żydowskiego w Polsce, jego rozmaite formy religijne, społeczne i polityczne. Takie wydarzenia są bardzo potrzebne. Również ludziom dojrzałym, którzy już swoje przeżyli, swoje przeczytali, swoje obejrzeli i uważają, że wiele wiedzą. Ale nigdy nie jest za dużo wiedzieć prawdy. Ponieważ jak żyjemy w Warszawie, pracujemy w Warszawie, bardzo niewielu ludzi ma ambicje spędzać czas kulturalnie tak bardzo, żeby ruszyć za przeproszeniem 4 litery z domu, wyjść, trochę się przejść, trochę się zmęczyć, trochę się skupić. To trzeba naprawdę i chęci, i sił, i wysiłku, i czasu. A teraz jest akurat taki czas. Jestem wdzięczna za festiwal Singera. Came here yesterday to explore where my family was from, and my great grandfather and his family lived 3 blocks down from here. They owned a clothing store, and one was a tailor. And the street is now all apartments. There's no memory of him in any of the architecture or any of the people who were still here. And it was kind of sad to be driving down the place where my relatives used to live, and there's no recognition that they were ever here. So in a way, I'm paying tribute to the fact that they were actually here. The Jewish cemetery, my great-grandparents are both buried, and so I came to visit their grave sites. I was able to find their tombstones online, and I was hoping to come here and say Kaddish for them. This is kind of a family reunion to people I never knew, and I'm looking forward to being in the same place that they were at. Well, I'm Jewish, and it's very important that people remember what happened during the Holocaust and even happened before the Holocaust. Because if we forget it, we're going to repeat it. And we can't forget what happened. And it's important to teach the young kids
and the younger people about what occurred in the past so that it doesn't happen again. Zosia Reifer, Czesia Reifer, jesteśmy bliźniaczkami, jak widać. Przyleciałyśmy teraz z Izraela, mieszkamy tam od 1990 roku. Prawie 30 lat, tak. Ale wcześniej pracowałyśmy bardzo długo w Teatrze Żydowskim z panią Gołdą Tencer, która co roku nas zaprasza na festiwal Singera. I my co rok z wielką przyjemnością przyjeżdżamy, bo nie ma takiego festiwalu chyba na świecie. Publiki. Pomimo tego, że część nie rozumie zupełnie jidysz, ale odbierają pięknie. To jest kultura po prostu, kultura muzyczna. Co roku jest coraz lepiej, można powiedzieć, bo to jest taka fajna organizacja, że aż się chce przyjeżdżać, aż się chce śpiewać, chce się tańczyć. Wszystko tu jest naprawdę dobrze zorganizowane. Festiwal od samego początku zostałyśmy zaproszone przez Gołdę na pierwszy festiwal. No i tak się zaczęło. No pewnie, że to było zupełnie coś innego, bo gdzie indziej był Teatr Żydowski. Teraz jest trochę tu, trochę tam, ale też jest bardzo fajnie. No i staramy się przygotować co roku jakiś tam nowy program. Przeważnie śpiewamy w języku jidysz, ale nie tylko, i hebrajskim teraz. Bei mir bist du schön, bei mir hast du Heim, bei mir bist du alles in der Welt. Bei mir bist du gut, kein Geschönes kostet nicht, bei mir bist du teurer für Geld. Viel Schöne in Geleg haben gewollt, nehmen sich aber für alle uns geklieben. Hab ich nur dir wollt, ty masz w sobie coś, naprawdę takie coś, ja w tobie bez przerwy kocham się.